Witajcie moi drodzy, no, chciałbym was poinformować, że od wczoraj już nie należę do rezerwy pasywnej naszych sił zbrojnych. Byłem, mam nadzieję, już na ostatniej komisji wojskowej i lekarskiej jednoosobowej i po negocjacjach pan doktor przyznał mi kategorię E, czyli niezdolny do służby w czasie pokoju, mobilizacji, wojny. Dlaczego podjąłem taką decyzję? Taką decyzję podjąłem 2 tygodnie temu. Impulsem do tego był wywiad bodajże pana Bogdana Rymanowskiego z naszym ministrem obrony narodowej, panem Władysławem Kosiniakiem Kamyszem i nasz wspaniały minister obrony narodowej, pan Władysław Kosiniak Kamysz, zapytany, czy jest przygotowany na wybuch wojny. Odpowiedział, że tak, od dawna jest przygotowany, ma spakowany plecak ucieczkowy. Więc jeżeli minister obrony narodowej, który ma o wiele większą wiedzę ode mnie, zakłada, że na wypadek wojny tylko będzie uciekał z Polski, najprawdopodobniej konsultował to z premierem, bo jest jego wiernym tam poddanym i sługą, więc tamten najprawdopodobniej też zamierzał uciekać, cały rząd pewnie zamierzał uciekać, a ja miałbym być tym ostatnim, który stoi z karabinem i osłania ich ucieczkę. Dokąd będą uciekać? No, premier Donald z pochodzenia Niemiec po matce, to najprawdopodobniej pierwszy skok to do Berlina. Jakby Berlin był bombardowany, ostrzeliwany rakietami, czy też atakowany dronami tam szachit albo lepszymi, to jako wybitny Europejczyk pewnie do Brukseli. Podejrzewam, że jakby Bruksela była atakowana, to na drugą półkulę. No. Swojego czasu odwiedził taki kraj jak Peru, dostał tam najwyższe odznaczenie Słońce Peru, honorowe obywatelstwo, więc myk tam i tam sobie będzie z Indianami, z potomkami Inku, będzie sobie siedział, grał na gitarce i śpiewał to El Condor Pasa, tak? W wysokich Andach Condor jajo zniósł, a potem zdech, co za pech. No takie były żartobliwe słowa polskie tej piosenki. No ale po prostu to jest dramat. Ja od 10 lat tam mam przyznaną drugą grupę inwalidzką i nie powinno mnie w tej rezerwie być tam nawet przez jeden dzień. Ale dnia 24 lutego roku 2022 wysłano mi kartę mobilizacyjną. No, stwierdziłem, że jest tak źle, że już nie mają kogo brać pod broń. Biorą starych, grubych, garbatych rencistów tak samo. A mówię, trudno, ktoś tego kraju musi bronić. Jak nie ma młodszych, zdrowszych i tak dalej. No, w tej rezerwie byłem prawie 2,5 roku. W zeszłym roku nawet zaproszono mnie na ćwiczenia. To też ciekawa historia, bo ostatnio jakiś pan generał, nie pamiętam który, powiedział, że wojnę ewentualnie wygra rezerwa. Panie generale, pan nie widział naszej rezerwy teraz obecnej. Ta rezerwa nic nie wygra. Może tam w oczko, jak będą grali przy piwie, to może jeden z drugim wygra. Było powołanych na ćwiczenia, tam przeszło 250 osób, zdecydowało się nas ćwiczyć tam niecałe 50. Reszta albo się wcześniej wymigała, albo przyjechała i tam ze zwolnieniami od lekarza i jeszcze po 200, tam 200 parę złotych wzięli za to, że przez godzinę tam stali do bramy i poszli do lekarza, który weryfikował, czy mogą brać udział w ćwiczeniu, czy nie. No ja chciałem brać udział w ćwiczeniu, to do lekarza nie poszedłem, nikt mnie o to nie ścigał. Przećwiczyłem i też samo ćwiczenie. Tam przypomnienie, tam, znaczy zapoznanie się z nową bronią tam strzelecką, bery, tak, karabinek, wis, pistolet, to super sprawa, tam jakieś tam przypomnienie zasad strzelania, regulaminu i tak dalej. Natomiast drugi tydzień to miało być zapoznanie z miejscem ewentualnej służby w czasie wojny. Przez tydzień czasu zwodzono mnie, wywożono gdzieś do jakiegoś obiektu, żeby telewizję oglądał, a miejsce mojego docelowe, w ogóle nie związane z moją wyuczoną specjalnością, było w sąsiednim budynku.
Ja do tego doszedłem tam już przed ostatniego dnia po południu, ale stwierdziłem, że jak to tak po głupiemu wygląda, że po prostu jestem tylko statystą, zapchaj dziurą. I tylko też jest istotne to, że ten przydział, który miałem, to nie jest sam etat czasu wojny, bo takie są, tylko jest wakat i to w dość istotnym pododdziale, to nie będę mówił jakim, bo nie chcę, żeby mnie tam ktoś ściągał za uchylenie tajemnicy jakiejś wojskowej. I ten wakat tam jest utrzymywany nie wiem ile już lat. I każdy, kto tam państwowej instytucji pracował, bo nieważne czy w wojsku, w policji, tam w urzędzie jakimś, dobrze wie po co się wakaty utrzymuje. Jak nie wiadomo o co chodzi, zawsze chodzi o to samo pieniądze, żeby ktoś brał zapełnienie obowiązków, premię, że pracuje za kogoś. No, to zamiast jakiegoś młodego chłopaka tam zatrudnić, dać mu szansę, a to odpowiedzialny, teoretycznie odpowiedzialny etat. To mnie tam emeryta kilkunastoletniego nie po tej specjalności tam przydzielono na czas wojny, tak? A, jeszcze o tej ucieczce na naszych dziennych tam, bo to rząd będzie uciekał. A nie wiem, a co z naszym marszałkiem Sejmu, panem Szymusiem Hołownią? Jak on się zachowa? Czy ucieknie i zostawi żonę? No to będą właśnie żona, nie powiem gdzie miałem przydział, ale właśnie w tej jednostce, gdzie służy żona pana marszałka Szymusia Hołowni. Zostawi żonę, bo tam chyba w tej rodzinie to żona ma większe jaja, tak? I ona będzie tu osłaniała ucieczkę swojego męża. Ciekawe, czy dzieci zabierze, jak będzie uciekał. No nie wiem, nie wiem. Może jak tu słuchają, albo ktoś się zna, może odpowiedzą mi. Także tak to wygląda. I bardziej to widzę, i powiem tak. Ja na tą rządzącą koalicję nie głosowałem i nigdy nie będę głosował. Od paru lat głosuję na pisiorów, chociaż też nie jestem nimi zachwycony, to też nie są idealne orły. Też tam mają makaronu za uszami, co po niektórzy sporo. Ale ogólnie oceniam, że troska o kraj jest u nich jak gdyby nadrzędną sprawą. A że przy okazji tam jeden czy drugi chachmęci, żeby coś tam na boku, na lewo zarobić, to wszyscy politycy to robią. Wszyscy z każdej partii tam. Nie mówcie, że nie, bo się interesuje polityką i historią i zawsze tak było i tak jest i tam. No, i to trzeba tępić. No. Chociaż osobiście powiem, że ja czekam na to, żeby powstało jakieś w Polsce stronnictwo polityczne, takie, które będzie dało na sercu przede wszystkim interesy Polski. Nie będzie się słuchało ani Brukseli, ani Waszyngtonu, ani Moskwy, ani Jerozolimy. Tak. No, teraz widziałem tą listę tych komitetów do Parlamentu Europejskiego. Są tam jakieś nowe twory polityczne, nowe komitety. Będę to obserwował. Będę obserwował, co się z tego rozwinie, czy mają szansę. A, i tak jeszcze dopowiem. No to słuchajcie, wyborcy tam, Platformy, PSL-u, tam, Lewicy. Ja zwolniłem miejsce. Proszę bardzo, idźcie do Wojskowego Centrum Rekrutacji. Zgłaszajcie się i tam zapisujcie się na czas wojny. Że chcecie iść i powalczyć. A tylko jeszcze dodam, na koniec, że też mam kolegów w tej jednostce. I też nieważne kto rządzi, nieważne kto tam jest generałem, brydza jest totalna. Nie ma ani jednego schronu przeciwlotniczego, prawdziwego, przeciwrakietowego na terenie głównego kompleksu. Wiadomo, że pewne obiekty tam są umocnione i tak dalej, nie będę mówił które, gdzie i jakie. Ale generalnie większość to jest skazana z góry na to, żeby będzie po prostu to takim właśnie bezmyślnym mięsem armatnim. No, ktoś musi zginąć. I mnie to nie interesuje. Od siebie dodam, że jak wróg by przyszedł i by byłaby szansa z nim walczyć. A więc jeśli wojna była i trzeba by było walczyć, a nie byłoby komu, a nasz rząd miałby chociaż mądrość rządu ukraińskiego i prezydenta Zełenskiego, który to rząd ukraiński w sytuacji, kiedy Ruscy podchodzili już pod Kijów, po prostu pootwierał magazyny z bronią i rozdawał wszystkim chętnym do walki.
to jeśli będzie taka sytuacja, a strzelę o miarę dobrze, to pójdę i taki karabin, jeśli będą rozdawali, wezmę i będę bronił, ale to wtedy będę wiedział, gdzie będę stał na barykadzie, w którą stronę będę strzelał, gdzie się będę musiał schronić, sobie sam zorganizuję taki schron ewentualnie. I oceniam, że w ten sposób miałbym większe szanse przeżycia, przede wszystkim przeżycia i jakiegokolwiek wkładu w tą wojnę, niż takie bezmyślne zapychanie statystyki, tak, poprawianie sobie humoru tam panom pułkownikom, generałom i panom politykom. No to i to w zasadzie na ten temat. No na koniec, no dodam jeszcze na koniec, że oceniam to bardzo źle i to wam jeszcze powiem, bo o tym dużo myślałem też. No te pisiory tam załatwiły tą nową ustawę, że armia ma być tam w WOT, jest tą obroną terytorialną 300 kilkadziesiąt tysięcy plus kolejne kilkadziesiąt tysięcy tej wspaniałej rezerwy, takich dziadków schorowanych jak ja. No to będzie 400 tysięcy, z czego do walki takich naprawdę uczciwie wyszkolonych, zdrowych, sprawnych, to może będzie ze 100 tysięcy. NATO, jak ostatnio się dowiedziałem, w ramach swoich zobowiązań na całą flankę wschodnią ma przewidziane dosłanie kolejne 100 tysięcy ludzi do walki. No to już będą, zakładam, ludzie już zdolni do walki. A to na całą flankę wschodnią. Od Norwegii, Finlandię, poprzez państwa bałtyckie, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię. No to do nas jak przyjedzie 50 tysięcy, to będzie 150 tysięcy takich, żeby ich w okopach posadzić, czy tam do artylerii na front wysłać. Teraz we wschodniej Ukrainie, po jednej i drugiej stronie w okopach, siedzi około 500 000 żołnierzy. No i tam się atakują, i to co i raz tysiące giną z jednej i z drugiej strony. Ukraina ma pod bronią tam przeszło 2,5 miliona ludzi, wszystkich zmobilizowanych. Jeszcze im brakuje i jeszcze szukają wśród tych, co wyjechali za granicę. A my razem z tą pomocą natowską, amerykańską jesteśmy w stanie do walki wystawić 150 tysięcy, a wszystkich tam może 450, no może 500 tysięcy. Przy tym jak Ukraina teraz ma przeszło 2,5 miliona ludzi zmobilizowanych. Także ja tu nie chcę straszyć, nie chcę krakać, ale drodzy politycy, drodzy obywatele, obudźcie się i zacznijcie wpływać na swoich tam pupilków, których wybieracie, bo to nie tylko tam klepanie głupot po telewizjach, uśmiechanie się i tam obrzucanie błotem jedni na drugich, tylko tu trzeba się zakasać rękawy. A, jeszcze CPK wstrzymane, no nie wiem, gdzie ta pomoc natowska ma lądować. Na tych lotniskach jakichś takich, tam gdzieś tam pod Radomiem, pod Olsztynem, tam jakichś jeszcze z czasów tam sprzed II wojny światowej, tylko lekko poprawionych. Zastanówcie się ludzie, bo to nic dobrego nas nie czeka. Ja kibicuję Ukrainie, bo to ona zrobiła wielką robotę, że to przeszło 2 lata walczy z tymi ruskimi i mam nadzieję, że wygra, jak nie wygra, to jeszcze na tyle długo będzie się bronić, że zdążymy się przygotować, tak? Niemcy już się obudziły. Już 900 tysięcy ludzi mobilizują, będą szkolić. 900 tysięcy ludzi, a u nas w całej rezerwie tam jest chyba, tam nie wiem, całe 90 tysięcy, z czego większość to jak wspomniałem, to są ludzie, którzy po prostu, to na tych ćwiczeniach byłem, ludzie byli, co nie byli, ani jednego dnia wcześniej w wojsku. Dostali przydział i nie umieli się, albo z ciekawości przyszli zobaczyć, o co tu chodzi. Nie jest dobrze, nie jest dobrze i mam nadzieję, że się ludzie obudzą i wywrą presję na politykach, a politycy też, że się pukną w czoło, przestaną się kłócić o jakieś tam bzdury i tak dalej, tylko się wezmą poważnie za tworzenie lepszego prawa, lepszych struktur zarządzania i też takich na to niestety ostateczność wojny i obrony. A do panów tam Tuska, Sikorskiego i tak dalej. Całowaliście się z ruskimi, otwieraliście im wszystkie archiwa i tak dalej. Nie pajacujcie teraz i tam nie pyskujcie do nich, tylko starajcie się jakoś łagodzić temat.
i odsunąć tą rzeczywistość wojny, która nad nami wisi. Bo wy może uciekniecie, ale wielu od naszych rodaków, obywateli nie ucieknie i po prostu zostanie tu albo zabitych, albo zamęczonych, albo będzie żyła pod straszną okupacją ruską. No. A rosyjscy żołnierze w zamian za to, że idą i walczą i giną, to mają pozwolenie na robienie tam wszystkiego na tej wojnie. I to chyba widzicie na Ukrainie. No. I tą konstatacją, tą myślą kończę tą moją wypowiedź. Pozdrawiam wszystkich, cześć.